Nie dużo przepraszam. Proszę bardzo. Kamil Jastrzębski, Wolność. Pani pośle, ostatnio składka zdrowotna została podniesiona do prawie 300 zł. Tymczasem prywatne sieci klinik medycznych oferują ubezpieczenie już od 50 zł, więc tutaj różnica jest ewidentnie na plus dla prywatnej służby zdrowia. Mam więc takie pytanie do Pana. Właściwie dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest Pana opinia na temat potrzebnych zmian w służbie zdrowia? Jaka jest Pańska propozycja? A po drugie, czy nie uważa Pan, że lepiej po prostu te pieniądze zabrane na NFZ zostawić Polakom w kieszeni, ażeby Sami lepiej je wydali, ubezpieczyli się według własnego uznania. Jest potrzebny współudział i taki miks zarówno publicznej służby zdrowia, jak i, jak i prywatnej. To, co dzisiaj obserwujemy, nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. Po pierwsze, zbyt długie kolejki to jest największa bolączka i to mówię jako lekarz. Te oczekiwania w pacjentów, na przykład na wymianę endoprotezy, na rehabilitację, to nierówne traktowanie przez NFZ dzisiaj różnego rodzaju specjalizacji medycznych. Bardzo na przykład, mocno wyceniana kardiologia inwazyjna, która jest ważną dziedziną, ale na przykład rehabilitacja, a w ogóle już nie mówię o prewencji, w ogóle niedoceniona. Większa równowaga, postawienie na prewencję. Nie wszystko y, da się sfinansować też z prywatnych ubezpieczeń, bo jeżeli dochodzi do poważnej operacji, operacji na przykład To też nie refunduje. w a sposób. Nie, ale jeżeli chodzi o, o operację kardiochirurgiczną. Y, Znam i, przypadki, że nie refundował. Y, ale w ratowaniu ży Nie, w operacje kardiochirurgiczne naprawdę są realizowane przez NFZ. Y, jeśli chodzi o poważne zabiegi, które kosztują setki tysięcy, setki tysięcy złotych, to byłoby nie do udźwignięcia dla y, prywatnej osoby. Zresztą fiasko. Prywatnych ubezpieczeń mogliśmy oglądać w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero wprowadzenie w jakiś sposób Obamacare spowodowało, że troszkę więcej równości, choć wielkiej satysfakcji też ze służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych nie widzę. Potrzebne jest ponadpolityczne porozumienie w sprawie służby zdrowia które dałoby szansę na wprowadzenie reformy na wiele lat. Dzisiaj nie ma dyskusji sieć pitań nie jest lekiem na całe zło. Ograniczenie prywatnej służby zdrowia nie, nie pomoże też w do łatwiejszego dostępu do służby zdrowia i do skrócenia kolejek.